Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 21 odcinku z serii Dating 4 Challenger 100 Days. Wywóz oczekuje już porodu, jest w trzecim trymestrze i wiemy, że ostatnio nie zaszło ci około 15-16, więc niedługo powinien już być poród. On zostaje sobie teraz śpi. Nasza Kinga właśnie wróciła ze szkoły, tutaj sobie grała na bibloku, w sensie na maszynie, w bibloka. I teraz najlepiej to by było, jakby wzięła torcik i go zmuchnęła, bo jest już szóstką uczennicą. Pokazuje. Teczka. Więc sobie teraz muchnie świeczki. Reszta dzieci sobie tutaj pływa w basenie. Hej! Kinga się staje młodą dorosłą. Potem jeszcze dodać świeczki. Co ty jesteś, wredna? Od kiedy? Wredna samotniczka infantylna. Wow. Poro się zaczął. Słuchaj, ty dodaj świeczki. Do szpitala nie idziemy, bo po co? I wiem, dlaczego ostatnim razem nie poszło do szpitala, bo miałam, żeby wysłała w pojedynkę. Trzeba było kliknąć dołącz i wtedy można wybrać, czy dołączyć z kimś, czy dołączyć samemu. Myślałam, że dołącz oznacza że kogoś chcemy sobie ze sobą. Mój polski jest super. Chcemy ze sobą kogoś wziąć. Przepraszam, naprawdę jestem nieogarnięty dzisiaj. Chciałam nagrać odcinek, bo zaczął się port. Oj, kochani, ty może najlepiej najpierw zjedz, zamechasz. Ja już zabawam. Ty też zjedz. I ty też. Weronika, Julia, Natalka. Bardzo mnie swojali już. Bo ja najlepiej sobie tutaj. Relaksuj się i poczekaj na poród. Kochani, najlepiej zjedz jeszcze sobie i higiena. Nie mam zbytnio co do ciebie robić, towarzystwo ci brakuje tobie. Ale nie, powiedziałam ci, zjedz, Weroniko. Czego płatki, jakie są? KP. Sobie nawet te kluski. No, siostra też bierze płatki, dlaczego płatki bierzecie, jak mamy jedzenie? Nawet hamburgery, które zrobił Saver. Nie brakuje? 2 godziny. Może namaluj coś. Nie możesz. Przepraszam. Ja, że nie można być zbyt nie. Usiądź sobie tutaj i poczekasz na port. Bo nie wiem, co naprawdę kazać ci zrobić. Inga. Czyłaś sobie spokojnie, ty i tak już jesteś gotową, żeby tutaj zjedz, ale wy będziecie jak chcieli iść do pisem w toaletę. Dobra, słuchaj, ty najlepiej czekaj, ktoś tutaj zjedz. Hanna. Tak, Hanna, chodź. Nie brakuje. Miłuj, spokojnie, no musisz aż się wydzierać. A więc, Natalka jeszcze nie zdobyła szóstkowej, więc musi zostać w moim pokoju. A wy bardzo śpiące, więc pójdź sobie spać na ten czas do pijącego. Jak to się zostawił? Robiszliwy. Nie do komputera. Usiądź sobie. Ile ci brakuje? 5 minut? 10 minut. Też mało. A potem jak się umiesz, to baw się w promieniach wody. Albo jesteś infantylą. W sensie cecha infantylna, nie że jest negatywnie infantylna jako obraza. Bardzo śpiąca, ale choć nie wiem, wesprzyj mamy. Naprawdę, ona na pewno jest bardzo teraz nieswoja i bardzo zła, że
No, że musi teraz dzieci rodzić. Ale no, czekaj sobie, spokojnie. Mam nadzieję, czekaj, ile mam miejsca? 2, 4, 5. Tak, mamy 3 miejsca jeszcze. Ja mamy 5 członków rodziny. Niego by mogła być wyprowadzona. Okej. To ten niego. Osłyszało, mama będzie musiała rodzić. Czy mnie jest to miejsce? Nie ty, Liv. Czekaj. Nie ruszaj się, ty rodzi. Może byś ty poszła sobie. A, ty nie możesz się teraz już. Nie rozmawiaj z Liwą. Liwusią, przepraszam. Ty robisz teraz dziecko, czy rozmawiasz? No, urość to dziecko, Liv. No, coś stało, weź podejdź. O, super. Kołyska ci dali i zablokowali cię. Pójdę się. Słuchajcie, ja to sprawdzam, może nawet z drugą. Albo nie dadzą. I już nigdy nie urodzi dziecka. Nie, coś stało. Gdzie jesteś? Już nie urodzisz tego dziecka? Mam zaprosić Hanę, zapomniałam o niej. Ale tu ja nie kupię ci kołyskę, bo się stało bardzo dziwnego. Bo teraz mam problem, że prawdopodobnie już nie będziemy mieć ani bliźniaków, ani krajeczków. Gdzie są kołyski? Widzę pewnie. Daj mi zieloną. Nie mieliśmy prawie nigdy zielonej. Nie, weź urość to dziecko, bo naprawdę. Się gra pewnie zablokowała, rozblokowała, nie wiem, co się stało. Chłopiec! Piotr. Nie mieliśmy Piotra? Tylko jeden. Szkoda. Miałam teraz gdzie go postawić, ale... Co tak szybko odchodziłaś? Ej. Ty musisz skorzystać. Ja cię zaraz wyprowadzę. Bo wyprowadzę cię, ale się skończy ci. Możesz nam przyobrazek. Patrz, słuchaj, ty, Natalku. Wiem, że ty jesteś jeszcze dzieckiem, ale dam ci przywilej spania w innym pokoju. Proszę mi skorzystać szybko z toalety. Podejdź mi tutaj. Ty. To dobrze się skończy, ponieważ... A pójdę sobie tutaj. Spać. Liłuś, to jest dobrze miewa. Jak tam Piotr? Żyje. Pójdę sobie spać, bo nie chcemy, żeby tutaj coś dobrze się stało. Jak wstaniecie, to odrobicie sobie lekcje. Macie takie bardzo dziwne spory, kiedy śpicie. Dobra, widzimy się jutro rano. Dobra, już cała rodzina wstała oprócz Liwusi, która jest pewnie zbytnio zmęczona. Ale ja potrzebuję tatusia, bo jak nie to Liw zmieni grupę wiekową. Zbytnio mężczyzny żadnego nie widzę. Weź zajrzał, bo może coś znajdziesz ciekawego. Kąt żaby za 160 milionów. To jest mój aktualny cel. To jest Dominik. Tego już mieliśmy, nikogo nie ma.
Żyję. Więc co poradzić? Moją breskę. Chciałabym tego uniknąć, ale Marysuła cieszy już 0. Słuchaj, nie wstawaj teraz. Kończ, to wrócisz do ty. Odrobię jeszcze dodatkowe. O, przepraszam. Albo zjedz. Jeżeli ci zostanie czasu, to. To uzyskasz dodatkowe zaliczenie. Przepraszam, jestem chora. Generalnie jest taka zła pogoda we Włoszech, że nie wiem, zasnęłam przy otwartym oknu. Budziłam się z gorączką. Super. A w środę do szkoły. Więc przepraszam was, jeżeli trochę niewyraźnie mówiłem lub mi zdania trochę nie wychodzą. Ale chciałam nagrać cię. To za 30. Czekajcie. Ta za 10. A jeżeli rozmnożę tą stronę, to będzie ta za 10. Chyba. Gdzie rozmnożę tą, żeby z tą. To sprzedamy. No to wy wszyscy teraz ty. Dobrze się ma. Ty. Jest sobie coś szybko, takie matki na przykład. Ty jesteś normalnie głodna. Co tu jest jeszcze? A i tutaj ta miseczka z tym jedzeniem. Loda. Nie jest loda, mi deser. I buś, do toalety potrzebujesz. A potem to zjesz. Gdzie wykąpiesz, bo tak najlepiej by było. Kinga. Co się stało, że mnie klikami na Kingę? Okej, okay, ty Kinga. Gdzie jest sobie coś? Nie, ktoś tutaj wyjął talerz, a nie. Dobra. Co by tutaj spokojnie jecie? A ty do szkoły jesz? Idziesz, bo nie zdążyłaś. Kończysz już płatki. To będzie dzisiaj szóstka? Nie, nie są. A ty możesz jej pomóc w lekcjach? Możesz to pomóc jej szybko w lekcjach, tak żeby szybciej zrobiła pracę domową. Ale to uć się pilnie. Też uć się pilnie. Który ci już taka jesteś, to? Piotr stał. Jaka lip. Weź mu z moim brodą na pieluszkę. Jak tam z lekcjami, Natalka? Szybciutko. No szybko, bo jak nie dojdziesz do szkoły. Dyrektor dzwoni do ciebie. Jeszcze pracuj ciężko. Ja w sensie uciepił. To Natalko. Zaczęła sobie zjedz. Co się zajmasz? Anioły nauczyciele. Libusi też sobie zjedz. I potem Natalka zajmie się. Nie, Kinga zajmie się plonami, a Liu pójdzie w plony. Obrazy. Grabalhina. A to by to wiesz, co brakowało, więc porozmawiaj sobie trochę z nim. Tutaj plotku, kardiopolityka, ładny szkolny plan. Powiedz jej niewiarygodną historię, jakoś jej podziw. Fajnie by było, jakby nie zmienia tej grupy, ale no.
Co to? Coś tutaj jest, ale poczekaj. Zostaw, weź na karm. Idź do niego. Weź go teraz, oczaruj. Mury się nie będzie twojej kurodzin. To wie. Ona ma taką dziewięć górę. Ja się sądzę, że wygląda jest dość przystojna, ale ma dziewięć. Weź z nim jeszcze po flirt. Czego... Słodek Kinga, tu robisz? Nie wiem, maluj. King, przeszkadzasz. Weź z nim flirtuj. Pochwal mu wygląd. I pocałunek. Nie wiem, wkurzałbym się, jakby zmienia teraz grupę wiekową. Weź pierwszy pocałunek, zrób trochę z nim jeszcze, poflirtuj sobie, tak? No. Okej, już można. Postarajcie się o dziecko. No, szybko, czekajcie, ja to słowo jeszcze. No, ty rób ten obraz. Jak tam? Czego ty masz czapkę do spania? O, Livy jest chora. Weź teraz zrób test ciążowy. By był chudy, to by był fajny nawet ten, jak on się nazywa, Adrian. Adrian. Coś ci wyszło nawet. Weź to sprzedaj. Ty robisz ten test, Liv? Jest ciąży. Nie, że ja przewiduję przyszłość, tylko był muzyczka albo wcześniej. Weź się wykąp, bo naprawdę jest brudno. Coś namaluję, potem jak namalujesz, to pójdziesz tutaj i skorzystasz. Co ty masz? Piątkę? Piątkę? Ty jesteś już piątką? Jaka poprawa oceny? A, bo jesteście piątkowymi, przepraszam. Myślałam, że byli wszystkim piątkowymi. Weź kota. Tytuł lub kołysz. Rozmawiaj z nim trochę. Masz lekarstwo? Masz. Weźmiesz lekarstwo? Taki jego spokojnie tutaj. Jaką ty masz żabę? A jaką za 30? Do widzenia. Weź ty sobie tutaj popływaj. Powinna coś zjeść, bo jesteś głodna. Wiesz, to i sobie nie wykąpisz się. Ty właśnie jesz. Tylko może pokonać sobie trochę bajek. Telewizor nam się zepsuł. Weź lekarstwo, Liu, bo przerażająco wygląda ta choroba. A nie chcę, żeby coś się stało dziecku.
No, szybko tutaj padło, to czekaj, najpierw to detalż jakiś jest. Aj, nie trafiłem. To naprawdę najpierw telewizor, potem naprawdę ten toaletę. O, ty zamalowanie się teraz zawziąłeś. Gospoda, i teraz może sobie wnowić. Znowić. Jak skończysz, to proszę mi jeszcze odrobić lekcję i wszyscy tak odrobić lekcję. Ja to wezmę. Chyba też, jeśli nie będzie chciała to sprawdzić, to ja to wezmę. Już był pełen? Zawsze boję, że jak oni tutaj coś naprawiają, że prąd kopnie mi. Ale ty nie naprawisz tej toalety chyba. Nie naprawisz. Nie wiem, dziwnie, że nie wstydzę się. Ruszył do skoczęści? Nie, bo widziałeś tu. Zmienisz na pieluszkę jeszcze. Znowu chora jesteś? Odzyskaj mi tu części i weź tutaj zjedz sobie coś. Kochanie, sprawdź to. Co możesz tutaj porobić? Plony jak tam. Glejesz, podkwaszasz i... Bo tutaj opryskasz to przeciwko wadom. Pozwoli, że ja to jeszcze wyrzucę. Bardzo wybudzona jest. Natalia skończyła lekcję. Tylko jeszcze dodatkowe zaliczenie. Co to robisz? Czekaj, kochanie, bo ty bardzo się źle czujesz. Czym jest tutaj? Korzystać tutaj. Bawić się. Siedem, czyli gniewasz. Co to taki? Aleksander Ćwir. Jego jeszcze nie mieliśmy. Chodź tu. Zrobimy sobie i ojca. Jedna. To nie jest chyba przeciwko regulaminowi. Jest tak z nim teraz. Oczary go jeszcze. Idzie on. Moca o dłonie. Jest jeszcze jakiś pan. Krzysztof Kula, jeszcze go nie mieliśmy. Może z nim porozmawiać, który nic nie. Ej, słuchaj. Weź z nim porozmawiaj, tak będziemy może pamiętać o nim. No, co by się stało? Nie wiem, uciekł z czymś, nie wiem. Weź go pocałuj. Okej. Aha, pociąg nas właśnie. Co ty na telefonie, Liv? Tak, już mamy kolejnego tatusia. Jak tam, ty jak sobie zrobiłaś? Tutaj coś jest. Dobra, Liwuś, bo... Piotr tutaj płacze. Weź go na karm. Powiem ci tercjer. Spokojnie podlewaj pląd, bo i tak jest za ten czas dobrze.
Ty, kochanie, głodny jesteś. Weź zjedz sobie, dopiero potem pójdziesz spać. Wiadomo, że jest, więc ty możesz już generalnie spać. Ty. Trochę słowa ci brakuje. Pogresuje nawet brakuje energii. Znowu zablokował, nie wiem. Trochę się blokuje ta gra. Miejmy nadzieję, że był głodny. Był głodny. Kut. Już. Sobie tutaj spokojnie wszystko podlewa. Co jest? Nie ma raz jeść? W lodówce już nic nie ma. Tylko jest w lodówce. Ugotujesz potem jakiegoś kurczaka, żeby nigdy nie zabrakło nam jedzenia. Już się najadać, prawda? Trzeba zmrożyć żabę jakąś. Jak skończysz, to zbierzesz jeszcze cały plan. No, Natalka szybko, bo już tutaj padasz. Chcemy cię dobrze traktować. Dobrze, Julio, tobie też już brakuje niż. Dalibuj tu popęchasz. Łazienki. Sobie tutaj spokojnie odkwaszczasz. Trochę też przyspieszą, bo i tak tutaj nieźle. O, Piotr ma wkrótce rodzinę. Nie, nie może tak robić. To dobra, kochani. Odcinek dosyć tym razem mi wyszedł dłuższy. Nie zawsze, tak chyba 40 czy 50 minut trwa, nie wiem. Nie nastawiłam niechcący czasu. Zazwyczaj nie nastawiam, a mi tak wychodzi, że nagrałam albo więcej, albo mniej niż przewidywałam. Ale dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, to łapka w górę i napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli widzieć nowego w tej serii, co byście woleli, żebym zmieniła, czy macie jakieś propozycje, żeby, nie wiem, dodać coś do domku, jakieś imiona dla dzieci, nie wiem, zawsze trzeba losować je, już nie mam żadnych imion. Jeżeli wam się nie podobało, to też powiedzcie, co powinna zmienić z ekranem, jeśli chodzi o to, to nie wiem. Napracowałam się z programem, żeby wiedzieć, żeby on mi nie zmniejszał ekranu, żeby były proporcje dobre. Nie mam pojęcia, jak to zmienić, bo on i tak mi to wszystko używa. Tomek, niedługo go zacznę przemeblowywać. Jak widzicie, już okolica nam się tutaj minimalnie zmieniła. Tutaj widzicie, są trochę domki jeszcze są puste. Kogoś postaram się wprowadzić, bo trochę nam tatusiów brakuje. A już mamy kandydata na przyszłego tatusia. Więc mam nadzieję, że nam pójdzie dobrze, jeżeli zostanie jeszcze trochę w tym wieku. Więc mamy nasze 15 dziecko. No, mamy właśnie nasze 15 dziecko z Liwusią. Jest jeszcze w wieku młodej dorosłej, więc mam, sądzę, że dobrze nam idzie to wyzwanie. Więc czekam na jakieś komentarze, bo nie wiem, chcę mieć jakiś dobry raport z wami. Po 120 subskrypcji, 121 to jest dobra liczba. I ktoś może komentować i pisać mi, nie wiem, mam czas, żeby wszystkim odpowiadać. A potem jak się zacznie szkoła, to już będę mieć mniej czasu jeszcze na nagrywanie, więc dlatego teraz wychodzi tyle dużo odcinków. Mam nadzieję, że to też się podoba, że tyle dużo odcinków wychodzi i wszystkie jeden dzień po drugim. Więc dobra, już gadam chyba przez 5 minut o tym wykończonym odcinku. Więc dobra, kochani, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się. Pa, pa.